Dziaduwa reklamę wcisnęła, wiesz. Po reklamie. I tak jak się ktoś obróci, to reklamę wcisnąć. Jak jest ciemno, to Jezusa aresztować. Co to są za wibracje diabelskie? Same kombinacje, to wiesz, nie wiesz. Dobro, a to zło. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. To Polskie Radio 24, jest 15.30. Michał Przerwa, zapraszam na informację dnia. Gdyby wybory odbywały się w czerwcu, PiS może liczyć na 40% poparcia i pozostaje liderem na polskiej scenie politycznej. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Wiadomości TVP. Druga jest Platforma Obywatelska z wynikiem 28%. Trzecie miejsce na podium zajmuje ruch Kukiz15 z 8% poparciem. Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie, Sojusz Lewicy Demokratycznej, na których chce głosować 7% ankietowanych, oraz PSL z 5% poparciem. Poza parlamentem plasują się Nowoczesna, Wolność i Partia Razem, każda z nich z 4% poparciem. Sondaż Instytutu Badań Polster dla Wiadomości TVP został zrealizowany w dniach 6 i 7 czerwca 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1073 dorosłych Polaków. Nie mamy nic przeciwko temu, by kapitał zagraniczny wchodził do Polski i był elementem rozwoju gospodarczego naszego kraju, powiedział na antenie Polskiego Radio 24 przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jak podkreślił, nikt nie ma zamiaru w tym nikomu przeszkadzać. Musimy sobie nieraz zadać pytanie, czy ten kapitał realizuje polską rację stanu w takich sytuacjach, jakie w tej chwili obserwujemy. Polska stara się o poprawę swojej sytuacji w Europie, w Unii Europejskiej. To powoduje nieraz wejście w konflikty z innymi państwami, między innymi z Niemcami. I jeżeli media o dużym udziale czy będące wartością kapitału niemieckiego atakują nasz rząd, a nie bronią naszego rządu, który walczy o naszą pozycję w Komisji Europejskiej, powstaje pytanie, czy rację stanu te media realizują. Jak wyjaśnił Krzysztof Czabański, trzeba wzmacniać polskie inicjatywy wydawnicze. Mówiąc o tym, nie mam na myśli rządowych, bo rząd nie powinien posiadać mediów. Myślę o prywatnych inicjatywach wydawniczych, niezależnie od poglądów politycznych ich właścicieli. Nie chodzi o to, że mają powstawać media prorządowe, tylko niech ten kapitał będzie rzeczywiście nasz, związany z naszym krajem i zainteresowany tym, żeby nasz kraj się rozwijał i umacniał. Jak dodaje Krzysztof Czabański, obecnie w dużej części mediów komercyjnych istnieją poważne niebezpieczeństwa dla ich wolności i niezależności. Pomimo nagłego wycofania przez Donalda Trumpa swojego podpisu pod końcowym komunikatem szczytu G7, Niemcy wciąż podtrzymują ostateczną wersję podpisanego wcześniej dokumentu. Taką informację podał dziś rzecznik prasowy rządu Stefan Seibert. Kanclerz z rezerwą przyjęła wiadomość o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych ze wspólnego końcowego oświadczenia, napisał Seibert. Niemcy nadal w całości popierają wspólnie uzgodniony komunikat, miała powiedzieć rano w Berlinie Angela Merkel po przylocie z Kanady. Niemieckie media ostro krytykują Donalda Trumpa za wycofanie podpisu, pisząc, że jest to nieodpowiedzialne działanie. Szczyt G7 zakończył się historycznym fiaskiem, twierdzi telewizja NTV. Trump, wycofując podpis, doprowadził do zderzenia szczytu ze ścianą, podaje hamburski tygodnik Stern. Agencja DPA zastanawia się, czy w obecnej sytuacji utrzymywanie szczytu w formie G7 ma jeszcze jakikolwiek sens. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media twierdzą, że wiadomość o nagłym wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z końcowej deklaracji zaskoczyła Angelę Merkel w samolocie podczas powrotu z Kanady do Berlina. Wieczorem podczas 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ZAIKS-u i Polskiego Radia Piosenka na 100. Kapituła wybierała spośród 5 utworów, które otrzymały największą liczbę głosów od słuchaczy. Już wiadomo, że 100 tysięcy złotych nagrody zostanie podzielone, mówi jeden z jurorów, kompozytorów.
kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny Marek Kościkiewicz. Postanowiliśmy podzielić nagrody na trzy części. Regulamin to nam zezwalał, czyli wyróżniliśmy najlepszy tekst, najlepszą muzykę i najlepsze wykonanie. I z małymi dosłownie różnicami byliśmy zgodni co do oceny. Także cieszę się, to był rzeczywiście ogrom pracy, ale wykonywaliśmy to z przyjemnością i bardzo ciekawe doświadczenie. Można powiedzieć, że trochę niewdzięczne, bo ocenianie innych jest zawsze taką sztuką bardzo subtelną. Ale okazało się, że byliśmy tutaj jako jury raczej zgodni co do werdyktu. Zakwalifikowane do finału piosenki to Jak dynamit, Janusze, Niebywałe, Nuty i Ziemia Księżyc. Które z nich zostały najwyżej ocenione przez jurorów, dowiemy się wieczorem. A konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, a jego ideą jest popularyzacja polskiej twórczości. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rzeczowo z rzecznikiem. Karolina Mózgowiec, witam serdecznie. Moim gościem jest Łukasz Pukała z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Witam. Dzień dobry. Prawie rok mija od czasu, kiedy zniesione zostały opłaty roamingowe w krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Islandii. Na to wszyscy czekali od lat. Przez 10 lat te opłaty były stopniowo zmniejszane. Czy widać, że Polacy więcej korzystają dzięki zniesieniu opłat roamingowych z telefonów za granicą? Zdecydowanie tak. Dodam, że też ci abonenci, którzy jadą do Liechtensteinu, również są objęci tą regulacją, oprócz Norwegii i Islandii, jeżeli chodzi o kraje spoza Unii Europejskiej. Natomiast tak, zdecydowanie widać wzrost wolumenów usług, zarówno jeżeli chodzi o usługi połączeń wychodzących, jak i również transmisji danych. W szczególności transmisji danych wzrost ruchu, jeżeli chodzi o połączenia, jest kilkukrotny, natomiast jeżeli chodzi o transmisję danych, kilkunastokrotny. Te przepisy, które zniosły opłaty roamingowe, wprowadziły możliwość dodatkowych opłat mimo wszystko operatorom telekomunikacyjnym. W jakich sytuacjach dokładnie operatorzy mogą wprowadzić takie opłaty? Dostawcy mogą wprowadzić takie dodatkowe opłaty w dwóch sytuacjach. W pierwszej sytuacji to jest, kiedy stwierdzą, że klient korzysta z usług w inny niż przewidziany przez przepisy sposób, mianowicie inny niż okresowe podróże poza kraj. Czyli mówimy o takich sytuacjach jak stałe korzystanie w dużym uproszczeniu. Natomiast druga sytuacja, w kiedy te dopłaty mogą być zastosowane, to jest sytuacja, kiedy prezes UKE wyda zgodę na stosowanie takiej dodatkowej opłaty. I tak się stało. Prezes UKE wydał zgodę dla czterech największych operatorów w Polsce na takie opłaty. Tak, precyzując, wydaliśmy 12 zgód, natomiast jeżeli chodzi o czterech operatorów mobilnych, tych największych, również złożyli wniosek i również wykazali, że w związku z wprowadzeniem tej regulacji ponoszą straty. Bo trzeba mieć świadomość, że usługi roamingu w stosunku do usług krajowych generują większe koszty z punktu widzenia operatorów, głównie związane z opłatą za ruch dla partnerów roamingowych. I w związku z tym, jeżeli, tak jak rozpoczęliśmy rozmowę, ruch istotnie wzrósł, to również i te koszty wzrosły. I dostawcy wykazali nam w postępowaniach, że wzrost kosztów nie był zrekompensowany przez wzrost przychodów w sytuacji, kiedy z innych krajów klienci przyjeżdżają do Polski i w związku z tym dostawcy ponoszą straty. Ważne, straty. Nawet nie chodzi tutaj o brak przychodów, ale straty netto. Czyli dostawcy czy operatorzy polscy muszą płacić operatorom z innego kraju za te połączenia różnice, dlatego że w naszym kraju te połączenia telefoniczne i SMS-y są po prostu tańsze niż w innych krajach. Tak, są tańsze albo nawet są rozliczane w ramach ofert unlimited, czyli dostawca ponosi koszt za każdą jednostkę połączenia, natomiast nie dostaje jakby przychodu, nie jest to pokryte przez abonenta, tylko jest to w ramach ogólnej opłaty abonamentowej. I w związku z tym, że poziom cen w kraju jest dosyć niski, faktycznie dostawcy nie są w stanie z tych opłat abonamentowych i innych opłat zrekompensować sobie tych strat albo inaczej kosztów wynikających z opłat hurtowych. Czy operatorzy wskazywali, jakiego rzędu są to straty? Bo znalazłam taką informację, że w ciągu pół roku stracili 360 milionów złotych. To mówimy o danych zagregowanych. Tak, dostawcy w ramach postępowań musieli wykazać wszystko,
wszystkie te parametry kosztowe i przychodowe. I my w decyzjach oczywiście określiliśmy, oprócz wysokości stawek, jakie mogą być pobierane przez dostawców, czyli te stawek netto, które później jest zamienione brutto, widzi klient, określiliśmy też wysokość straty, która może być pokryta tymi dopłatami. Natomiast oczywiście te straty jakby są wynikiem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, więc nie chciałbym tutaj o konkretnych stratach mówić, ale o zagregowanych, tak, to są tego rzędu. Czy w takim razie teraz zgody na wprowadzenie dodatkowych opłat za połączenia roamingowe, czy to oznacza koniec zasady roam like at home, czyli dzwoń za granicą tak, jakbyś był u siebie w domu? Nie, ze względu na to, że sama ta zasada uzarania, pomimo tego, że w ten sposób była komunikowana, zawierała w sobie te mechanizmy związane z tym, że będzie pewna odpłatność ograniczona, pomniejszona i tylko w niektórych przypadkach, natomiast ona od momentu wejścia w życie rozporządzeń była w tych rozporządzeniach. I teraz jakby klient po prostu musi mieć świadomość, że zasada oczywiście jest taka, że klient płaci tyle, co w kraju, natomiast w poszczególnych sytuacjach i poszczególnych operatorów musi mieć świadomość, że może się to związać z drobną opłatą. Drobną, ponieważ ona w dalszym ciągu będzie niższa niż ta, która obowiązywała przed 15 czerwca ubiegłego roku. Jakiego typu opłaty w takim razie wprowadzają w tym momencie operatorzy i czy można mówić o jakiejś regule, że to są opłaty dla określonej grupy abonentów na przykład? Tak, więc jeżeli chodzi o te dodatkowe opłaty, które już w zeszłym roku były stosowane, czyli te wynikające właśnie z tego, że klient korzysta w niestandardowy sposób, większy niż tylko okresowe podróże, one są stałe i są jednakowe dla wszystkich dostawców. I to jest 16 groszy, jeżeli chodzi o połączenia wychodzące i około 31 zł, jeżeli chodzi o transmisję danych. To jeżeli chodzi o te główne usługi. I to są opłaty, które są stałe dla wszystkich dostawców i rynek wprowadził to dla całych baz abonenckich. Natomiast... Czyli jeżeli ktoś korzysta więcej z telefonu niż ile miesięcy? To mogą być różne sytuacje, natomiast powiem o dwóch takich głównych mechanizmach, które pozwalają nam stwierdzić, że klient korzysta w sposób niestandardowy. Pierwszy to jest sytuacja, która dotyczy tylko transmisji danych. Trzeba mieć świadomość, że jeżeli chodzi o transmisję danych, ona również w roamingu jest limitowana i jest limitowana w sposób większy niż w kraju. Znaczy w zależności od tego, jaką klient ma wysokość abonamentu, to od kwoty abonamentu zgodnie z mechanizmem zaszytym w rozporządzeniu jest wyliczany limit transmisji danych. I po przekroczeniu tego limitu transmisji danych klient może być obciążony taką dodatkową opłatą w wysokości, o której wspomniałem. Natomiast drugi istotny mechanizm, i to ważne, że to chodzi tylko o transmisję danych, natomiast jeżeli chodzi o połączenia głosowe, to tutaj nie ma takich limitów. Natomiast jeżeli dostawca stwierdzi, że w ciągu 4 miesięcy klient po pierwsze przebywał w kraju mniej niż za granicą, a po drugie korzysta z usług roamingu więcej niż w kraju, to wówczas po przednim poinformowaniu SMS-owym o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce, może rozpocząć naliczanie takiej dodatkowej opłaty, analogicznej jak przy transmisji danych, tylko że za minutę, a nie za 1 megabajt. Ta druga sytuacja w takim razie, kiedy te dodatkowe opłaty mogą być naliczane, jaka? Ta druga, czyli mówimy o decyzjach prezesa UKE i tutaj nie ma reguły, to znaczy prezes UKE po przeanalizowaniu właśnie tych parametrów kosztowych i przychodowych określił w decyzji maksymalną dla każdego dostawcy odrębnie, w zależności od tego, jakie te parametry kosztowe były, określił odrębną wysokość maksymalnych stawek, co oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że dostawca może stosować mniejsze stawki, natomiast nie może większych niż te, które są określone w decyzji. Natomiast nie określił, w jaki sposób ma być to wdrożone i nie określił też bazy abonenckiej albo grup klienckich, do których mają być wdrożone. Oznacza to, że dostawcy tak naprawdę do wysokości maksymalnych, które są określone w decyzji, mogą wybrać, oczywiście z zachowaniem zasad niedyskryminacji, grupy abonenckie, wobec których zastosują. I z informacji, które mamy i z monitoringu, wynika, że różni dostawcy zastosowali to w różny sposób. Modele są
Na przykład takie, że stosujemy to tylko dla abonentów usług przepłaconych, czyli tak zwanych prepaidów, a dla abonamentowych usług nie. W przypadku usług abonamentowych niektórzy dostawcy wprowadzili to tylko dla nowych klientów albo klientów aneksujących umowy, czyli tych, którzy po uzyskaniu zgody zawarli umowę u tego dostawcy. Zatem nie można generalnie stwierdzić, jak to wygląda. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to jeżeli chodzi o tych czterech największych operatorów, że te stawki, które zostały określone w decyzjach, są znacznie mniejsze niż te, o których wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o naruszenie polityki uczciwego korzystania. Czyli że łaskę robią. Polityki uczciwego korzystania, taka dopłata to jest 30 zł, około 31 zł za gigabajt, to w decyzjach to są wartości rzędu 10-15 zł za gigabajt i podobnie wygląda to, jeżeli chodzi o inne usługi. Ale generalnie taki abonent, który będzie miał naliczone te dodatkowe opłaty, odczuje je, jeżeli chodzi o połączenia na przykład? To jest oczywiście kwestia subiektywna i w zależności od jakby zasobności i grupy abonenckiej. Natomiast no, tu mówimy o, jeżeli chodzi o połączenia wychodzące, o wartościach rzędu 5 groszy za minutę. Albo tak jak wspomniałem, 10-15 zł za gigabajt transmisji danych. Natomiast czy to jest odczuwalne, to jest oczywiście kwestia uznaniowa i subiektywna. Czy dochodziło do sytuacji takich, że operatorzy w związku z tym, że stracili na zniesieniu opłat roamingowych, podnosili opłaty za inne usługi w kraju? W odróżnieniu od innych rynków europejskich, ponieważ na niektórych miało faktycznie takie miejsce, że ceny krajowe po prostu wzrosły, na polskim rynku nie odnotowaliśmy podobnej sytuacji. Za urządzenia, na przykład opłaty za urządzenia, czy nie wzrosły na przykład? To jest oczywiście dużo trudniejsze do zweryfikowania niż same stawki usług czy abonamentu. Natomiast no, nie stwierdziliśmy znaczącej albo obejmującej cały rynek podwyżki cen usług krajowych. Czy te opłaty, które teraz mogą wprowadzać operatorzy, czy one już teraz mogą obowiązywać? Tak, dodatkowe opłaty oczywiście mogą być wprowadzone po wyrażeniu zgody w decyzji z zachowaniem miesięcznego terminu i wprowadzenia, to znaczy klient musi być poinformowany miesiąc wcześniej. Chyba że mówimy o nowych klientach, to wiadomo, że po prostu od momentu wydania decyzji i uprawomocnienia się decyzji mogą być stosowane i tak naprawdę wszystkie decyzje już zostały wydane i już w te wakacje wszyscy dostawcy mogą takie dopłaty stosować. Wszyscy oczywiście, którzy złożyli wniosek i uzyskali zgodę od prezesa. Czy w tym momencie może być o takiej sytuacji, że klienci mogli nadużywać tej sytuacji, że zostały zniesione opłaty roamingowe? Mamy pojedyncze sygnały o potencjalnych fraudach, sytuacjach, w których abonenci korzystają w sposób większy niż przewidziany przez rozporządzenie, natomiast jakby ciężko mówić o nadużywaniu. Po prostu często wynikało to z nieświadomości albo błędnego zrozumienia zasady roaming at home. Jeżeli klient w związku z dużą emigracją, jeżeli chodzi o Polaków, po prostu brał kartę SIM i korzystał z usług operatora krajowego, często mylnie wyobraża sobie, że po prostu będąc za granicą, może mieszkając za granicą, pracując za granicą, może bez ograniczeń po cenach jednakowych, jak w kraju, korzystać z usług. Natomiast, tak jak mówiłem, no, rozporządzenie, mimo zniesienia tego podkrajowych, no, określa nam pewną sytuację, czyli te okresowe podróże, a zatem klienci, którzy pracują za granicą, mieszkają za granicą, pracownicy firm logistycznych, kierowcy, którzy przebywają, korzystają głównie za granicą, nie są objęci tą regulacją. Znaczy są objęci, ale oczywiście w pewnym momencie, jeżeli dostawca stwierdzi, że właśnie klient korzysta więcej i przebywa więcej za granicą, bądź wyczerpał ten limit transmisji danych, mogą naliczyć dopłatę. Tu nie chodzi o sytuację, kiedy w ogóle zrównujemy poziom cen i korzystania za granicą, jak w Polsce. Chodzi tutaj tylko o okresowy roaming. Zatem takie sytuacje miały miejsce, natomiast chodzi głównie o nieświadomość bądź inne rozumienie tej zasady. Mniej dostajemy sygnałów o właśnie typowych jakichś próbach wykorzystania tego systemu, nadużyciach czy typowych fraudach. Czy UKE dostaje jakieś sygnały w dalszym ciągu dotyczące roamingu, dotyczące
tego, że na przykład dostał jakiś rachunek za połączenia za granicą? Czy ciągle jakby to jest problem, z którym zwracają się do Państwa konsumenci? Konsumenci zwracają się do nas jakby z szeregiem różnych zagadnień związanych z rachunkiem, począwszy od takich najbardziej rudymentarnych kwestii, mianowicie rozróżnienia połączenia międzynarodowego a usługi. Jakby trzeba mieć świadomość, że jeżeli dzwonimy gdzieś z Polski na numer zagraniczny, to wówczas to nie jest roaming. Roaming to jest sytuacja, w której nasz dostawca zapewnia nam możliwość, dostawca mobilny zapewnia nam możliwość korzystania z usługi w przypadku roamingu międzynarodowego za granicą w sieciach innych dostawców. Innym takim przypadkiem, który też zdarza się, jest problematyczny, to jest kwestia korzystania z połączeń na promach, statkach. Trzeba mieć świadomość, że roaming dotyczy tylko i wyłącznie sieci naziemnych, komórkowych czy mobilnych. Natomiast w przypadku korzystania z usług, jeżeli to nie jest oczywiście po Wi-Fi, na przykład na promie, wówczas korzystamy z usług z łączności satelitarnej, która w żaden sposób nie jest regulowana roamingiem. Oczywiście poza tymi kwestiami, albo... W jaki sposób w takim razie, jak to jest rozliczane? No jest to rozliczane zgodnie z cennikiem. Cennikiem dostawcy. Jakby jeżeli mówimy o karcie SIM i usłudze, której kupimy od dostawcy, no to ten dostawca zapewnia nam korzystanie. My jesteśmy złączeni tylko tą nicią zobowiązaniową pomiędzy nami a tym konkretnym dostawcą, z którym mamy umowę i którego kartę SIM posiadamy. I wówczas musimy zweryfikować, jak wygląda koszt tych połączeń w cenniku usług. Natomiast widzimy to w rachunku od dostawcy. Część skarg wynika również z tego, z pewnego, tak jak mówiłem, niezrozumienia zasady i z pewnego jakby też nie da się ukryć skomplikowania tej zasady. Sam fakt, że rozmawiamy o tych różnych wyjątkach, tych różnych dopłatach. I pojawiają się klienci, którzy po prostu nie rozumieją, czemu w ogóle została na im liczona dopłata. Czy to, jakby nie rozróżniając, czy to jest kwestia ceny krajowej, czy to jest kwestia ceny przekroczenia polityki uczciwego korzystania, czy wynika to z opłaty wprowadzonej po uzyskaniu zgody prezesa UK. I teraz chciałbym powiedzieć, że to faktycznie jest skomplikowany problem i tak jak rozmawiamy, nie ma takiej ogólnej zasady. Natomiast warto powiedzieć, w jaki sposób, co należy zrobić, żeby zweryfikować, co klienci powinni zrobić, żeby przed wyjazdem być pewni, jakie opłaty płacą. Po pierwsze, taka opłata powinna być w cenniku. Natomiast wiemy, że cenniki są obszerne, nie zawsze łatwo to znaleźć. Natomiast można skontaktować się z dostawcą usług. Czasem bywa to zawodne, natomiast można to zrobić, ale co ważne, dostawca usług powinien nas poinformować o wysokości opłat, zarówno tych, które wynikają z przekroczenia polityki uczciwego korzystania, jak i tych, które mają zapobiec zwiększeniu cen krajowych, poprzez SMS-a, kiedy przekraczamy granicę. Co więcej, jeżeli są jakieś limity albo dostawca po wyczerpaniu jakiejś pakietu usług dopiero zaczyna naliczenie opłat, powinien też takiego SMS-a informować. I z tych SMS-ów powinniśmy się dowiedzieć a. jakie mamy limity dostępnych darmowych usług, b. jaka jest wysokość tej dopłaty i kiedy ona powinna być rozliczana. Także bardzo ważne, żeby weryfikować, co w momencie, kiedy wjeżdżamy do granicy, dostajemy, jakie informacje dostajemy i wówczas jakby powinniśmy mieć pełną świadomość, jaka jest tych wysokość dopłat, niezależnie od tego, u którego dostawcy jesteśmy. Klienci też powinni pamiętać o tym, że no, na przykład wjeżdżając do Szwajcarii, no tutaj już te opłaty są zupełnie inne. Tutaj roaming, te opłaty roamingowe cały czas obowiązują. Tak, to jest jedna z tych kategorii skarg i pytań, które do nas padają. Trzeba mieć świadomość, że zasady roamingowe obejmują kraje Unii Europejskiej, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Czyli z takich popularnych destynacji, które jeżeli chodzi o polskich użytkowników, możemy odnotować, to właśnie Szwajcaria, Ukraina, kraje Afryki, Turcja. To są kraje, w których te zasady nie obowiązują. Czyli tutaj też trzeba być wyczulonym na potencjalny koszt i też oczekiwać i czytać SMS-ów, a także cenników, bądź kontaktować się z dostawcą. W jakich sytuacjach konsument powinien się zwracać do państwa, a w jakich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Bo tu mogą być pewne wątpliwości, czy w momencie, kiedy coś na linii konsument czy abonent, a dostawca usług telekomunikacyjnych coś nie gra, to gdzie się zwrócić? Trzeba wziąć pod uwagę to, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem horyzontalnym i ma chronić
interesy konsumentów na wszystkich rynkach, w tym również na rynku telekomunikacyjnym. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać dokładnie w jakich sprawach, natomiast co do zasady również do prezesa UOKiK można się zgłaszać. Natomiast to, co istotne, do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej można się zgłaszać w sprawach związanych z usługami telekomunikacyjnymi i z umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, czyli reklamacje właśnie usług telekomunikacyjnych, kwestie związane z roamingiem, kwestie związane z otwartym internetem i neutralnością sieci, kwestie związane z ochroną prywatności również w ramach usług telekomunikacyjnych. To są kwestie, z którymi możemy się zwracać do prezesa UOKiK. Oczywiście w ramach wniosku o próbowne rozwiązanie sporu i tak zwanych ADR, czy alternatywnych sposobów rozwiązania, pozasądowych sposobów rozwiązania sporów, można się zgłaszać w wszystkich sprawach związanych z konfliktami na linii operator, użytkownik czy abonent, które wynikają z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. I wówczas weryfikujemy to. Natomiast kwestie związane, takie sytuacje, które są do nas zgłaszane, natomiast niekoniecznie są w naszej kompetencji albo nie są w naszej kompetencji, to są w szczególności sytuacje zakupu sprzętu telekomunikacyjnego. Jeżeli ten zakup jest w ogóle niezwiązany z umową o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, to wówczas prezes UOKiK ma ograniczone kompetencje. Czyli na przykład zakup telefonu, ale bez umowy, tak? Tak, to jest zdecydowanie taka sytuacja, w której niestety będziemy musieli poinformować abonenta o tym, że inne organy są, w tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kompetentne w sprawach konsumenckich. Dla konsumentów jest jeszcze jedna ważna zmiana w ostatnim czasie, mianowicie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Większość przepisów tej nowelizacji co prawda wejdzie w życie za pół roku, natomiast to, co jest najważniejsze w tej nowelizacji, to jest uregulowanie kwestii SMS-ów tak zwanych premium, czyli tych o podwyższonej opłacie. Co tutaj się zmienia, w jaki sposób ta ochrona będzie wzmocniona? Więc tutaj chodzi, oprócz SMS-ów premium, chodzi o ogólne o wszystkie usługi premium, czyli też połączenia wychodzące, a także SMS-y wychodzące i przychodzące, bo to są dwie kategorie SMS-ów, które mogą być dodatkowo płatne. Mówimy tutaj, tak jak pani powiedziała, o usługach, które poza cennikiem, poza opłatą za transmisję czy realizację usług telekomunikacyjnej kryją w sobie jakieś dodatkowe świadczenie, które jest dodatkowo płatne. I teraz to, co się zmienia, czy będzie się zmieniać od przyszłego roku tak naprawdę, czy za pół roku, to są przede wszystkim konieczność uzyskania podwójnej zgody, znaczy dodatkowej zgody w przypadku przed rozpoczęciem naliczenia dodatkowej opłaty. Wprowadzony też jest domyślny próg, po którym usługa jest automatycznie blokowana i odpłatność również nie może mieć miejsca i ten próg to jest 35 zł. Natomiast klient może oczywiście wybrać inny próg. W jaki sposób możemy się zgłaszać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jeśli będziemy mieli jakiś problem, czy to forma pisemna, czy elektroniczna bardziej? Abonentów, którzy chcieliby zgłosić problem, zapraszamy do kontaktu z Centrum Informacji Konsumenckiej, które ma dyżury pomiędzy godziną 8.15 a 16.15. Można z naszymi ekspertami kontaktować się poprzez telefonicznie na numer telefonu 22 330 4000. Zapraszamy też do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej lub mailowo na adres cik@uke.gov.pl. Dziękuję za rozmowę. Łukasz Muchała, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dziękuję bardzo. Reklama. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Cześć! Jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie. Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie. Przypomnij mi, jak nazywały się
się te tabletki napochwowe, które polecałaś? Illadian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak, Illadian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie. Biegnę do apteki po Illadian Direct Plus. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. A jak tam Basiu było w sanatorium? Było mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi, wiesz? Jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjdź z salonu Audi Q5. Skończ ją. Boże! Ale kurwa dziady, korzystają z nieobecności i te reklamy, wiesz? Chcesz jako grupę 19, ale to tak nic mi nie wiadomo, żeby to miało znaczenie, jeśli chodzi o ten miejsce. Tam jest parking duży, no jest nie górze, a więc...